Dzień dobry! Rozpoczynamy vlogmas numer 2. Dzień dobry, mamy dzisiaj 6 grudnia, czyli Mikołajki i tutaj mamy takie duże okienko, więc otwieramy. Taki fajny, duży ludzik dzisiaj. Ciekawe, czy dobry, czy ma jakieś wypełnienie w środku, czy jest pusty. Tak jak te czekoladowe Mikołaje. To jest taka czekoladka jak w Kinder Niespodziance, więc pychotka. Jest mały smuteczek, bo mieliśmy dzisiaj ubrać choinkę, ale okazało się, że zaginęła nam gdzieś jedna światełka. I niestety te, które mamy, nie wystarczą, więc musimy jutro albo poszukać tych starych, albo dokupić po prostu nowe. I będziemy choinkę ubrać dopiero jutro wieczorem. Także niestety dzisiejszy wieczór spędzimy bez choinki, ale miejmy nadzieję, że jutro wszystko się uda. Byłam dzisiaj w Rossmanie kupić kilka rzeczy i dostałam takiego świątecznego pierniczka. Także zaraz odpakujemy i zjemy do herbatki. Przyszłam sobie trochę ponarzekać, bo wybrałam się dzisiaj do galerii, chyba już tak ostatni raz przed świętami. Mam nadzieję, że już pozostałe prezenty uda mi się kupić online i już więcej nie będę musiała tam chodzić, wiecie, w te tłumy. Ale poszłam też dzisiaj po to, żeby dokupić jeszcze jakieś takie dekoracje do domu. Głównie chodziło mi o jakieś tekstylia, wiecie, ściereczki do kuchni, jakąś rękawicę może świąteczną, żeby tak w kuchni coś powiesić, wiecie, żeby to ładnie wyglądało. Byłam tak w Pepco, w Kiku, w Home & You, w TK Maxie i naprawdę straszna bieda. Nie wiem, czy już są tak przebrane te wszystkie świąteczne rzeczy, czy co. Ale po prostu no nie znalazłam nic, nie kupiłam w końcu nic takiego, co chciałam kupić. Kupiłam tylko te lampki na choinkę, bo dalej stoi nieubrana, bo dalej nie mamy tych lampeczek, więc byłam też specjalnie po te lampki, tak naprawdę pojechałam, żeby właśnie je kupić, to był ten główny powód. No i jestem trochę zawiedziona po prostu, bo myślałam, że sobie kupię jakieś ładne ściereczki do kuchni, może jakiś bieżnik na stół albo coś tego typu, ale naprawdę nic takiego ładnego nie było. Było kilka ładnych obrusów i bieżników Home & You, ale były bardzo drogie, więc stwierdziłam, że no może nie teraz, może kiedyś, albo może po świętach, wiecie, na przecenach na przyszły rok. No ale nie wiem, czy u Was też w miastach tak jest, ale w Kielcach to wszystko jest już tak przebrane, że po prostu na półkach są dziury. Najbardziej byłam zawiedziona Pepco, szczerze mówiąc, bo najbardziej liczyłam na Pepco, a tam naprawdę prawie nic świątecznego już nie zostało, poza jakimiś tam torebkami. Nawet te lampeczki jak szukałam, bo właśnie lampki kupiłam w Pepco, to też wzięłam już chyba jakieś jedne z ostatnich, także ja nie wiem, to jakieś chyba w ogóle dopiero początek grudnia, a już taki szał, że są braki na półkach. Sprawdźmy, czy te lampki w ogóle działają. Działają. Dzień dobry, jest dzisiaj 7 grudnia, ja Wam wczoraj nie pokazałam, co przyniósł mi Mikołaj, a przyniósł mi książkę, którą chciałam przeczytać, także na pewno w ramach tych vlogmasów będę ją czytać, na pewno w następnej kolejności. A książkę możecie zobaczyć o tutaj i jest to Miłość na święta Krystyny Loren, czyli duetu pisarskiego. Ja od tych autorek czytałam wcześniej książkę Podróż nieślubna i była to naprawdę przyjemna, fajna książka, także mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. I jak tylko skończę książkę, którą obecnie czytam, której Wam chyba jeszcze nie pokazałam i zaraz to zrobię, to na pewno zabiorę się właśnie za tę. A obecnie czytam książkę, jak zawsze w grudniu, Emily Stone. I nie chcę tutaj spoilerować, bo jeszcze będę nagrywać pogadankę na temat tej książki, ale muszę powiedzieć, że jak na razie podoba mi się zdecydowanie bardziej niż mój poprzedni wybór, czyli Romans pod choinkę. Ta książka zapowiada się naprawdę bardzo dobrze, także miejmy nadzieję, że tak będzie do samego końca. A z takiego jeszcze życiowego update'u to miałam już nie jeździć do galerii w grudniu, jeżeli nie będę musiała, no ale okazuje się, że niestety muszę, ponieważ te światełka, które ostatnio kupiłam, nie mają takiej, wiecie, takiej wtyczki, takiej przejściówki, żeby połączyć jedne z drugimi na choince, tylko i te, które mieliśmy wcześniej i te, które kupiłam teraz, mają już tylko, wiecie, wtyczkę do kontaktu, także nie mamy jak ich zawiesić, bo musielibyśmy mieć dwa kontakty, wiecie, dwie wolne wtyczki, po pierwsze nie mamy, a po drugie byłoby to bez sensu, bo obie te żaróweczki musiałyby być od góry do samego dołu, wiecie, tak przeplatane, byłoby to wszystko
wszystko bardzo poplątane, ponieważ gdybyśmy zaczęli od góry pierwszą część żaróweczek, no to kabel później nie sięgnąłby do wtyczki, do kontaktu, także no niestety musimy się wybrać jeszcze raz. Ale to nawet dobrze, bo jak byłam ostatnio, to w Home & You upatrzyłam sobie taki piękny dozownik na mydło w kształcie takiego pierniczka świątecznego i wahałam się, czy go kupić, ale może to jest znak i może dzisiaj go kupię, także zobaczymy. Ale zanim takie przyjemnostki, to jeszcze trzeba iść do pracy, a dzisiaj, tak jak codziennie oprócz poniedziałku, zajęcia do 20. Zrobiłam sobie w końcu tę małą przyjemność i kupiłam ten ciastkowy dozownik na mydło. Kosztowało 29 zł. I zaraz będziemy do niego przelewać mydełko. Dzień dobry, dzisiaj mamy 9 grudnia, więc będziemy otwierać dziewiąteczkę. Jejku, jest dzisiaj tak zimno od rana, że ja po prostu siedzę w swetrze, w dresach i dalej jest mi strasznie zimno. Także zrobiłam sobie właśnie kawę i do kawki będzie Kinder Country Mini. Jak dzisiaj fajnie zimowo, tyle śniegu napadało. A ja właśnie zmierzam do Urzędu Miasta odebrać nowy dowód, bo za kilka dni kończę 28 lat. A co się z tym wiąże? Mój dowód traci ważność, więc musiałam wymienić i właśnie idę go odebrać. Ale wyglądał w tej czapce masakra, no ale trudno. Ważne, żeby było ciepło. Nowy dowód odebrany, a teraz jeszcze korzystając z tego, że mam po drodze pocztę, idę wysłać listy życzenia świąteczne do Royalsów. Wysyłam do Królowej i do Cambridge'ów. Robię to pierwszy raz, także mam nadzieję, że dostanę odpowiedź. Jeszcze jedna rzecz do załatwienia po drodze, czyli paczkomat. Mam nadzieję, że to są w końcu światełka na choinkę, bo już po prostu chcę tą choinkę w końcu ubrać. Mieliśmy ją ubrać w niedzielę, dzisiaj jest czwartek i ciągle nie ubrana, także mam nadzieję, że to są właśnie te lampeczki. Cześć, przyszłam zakończyć tego vloga, ten drugi odcinek vlogmasu i chciałam Wam troszkę poopowiadać o książce Jak zawsze w grudniu, Emily Stone. W ogóle chciałam to zrobić w taki sposób, jak nagrywam filmy na kanał i chciałam też nagrać podsumowanie listopada, w końcu rozstawiłam lampy, aparat, wszystko. Okazało się, że nie działa mikrofon i teraz nie wiem, czy to bateria, bo miałam kilka i wymieniłam baterię i też nie działa, ale te baterie już leżą chyba za 2 lata, więc być może po prostu, wiecie, już się zepsuły leżąc. Czy mikrofon jest do wymiany? Jestem trochę podłamana, szczerze mówiąc, bo no nie wiem, no bardzo bym chciała nagrać jeszcze ten wrap-up listopadowy, bo jednak już jest połowa grudnia, a my dalej go nie mamy. No ale nie wiem, zobaczę, może jutro gdzieś uda mi się kupić baterię jeszcze i to sprawdzić, czy ten mikrofon działa. Natomiast jeżeli chodzi o książkę, to muszę powiedzieć, że podobała mi się zdecydowanie bardziej niż mój pierwszy wybór, czyli romans pod choinkę. Tutaj mamy historię Josie, około 30-letniej kobiety, która nie lubi świąt ze względu na to, że właśnie w święta, kiedy była dzieckiem jeszcze, zginęli jej rodzice chyba w wypadku samochodowym, z tego co pamiętam. I po prostu ten czas świąt jest dla niej zawsze ciężki, kiedy właśnie wyjątkowo myśli o rodzicach, wspomina ich i też nie za bardzo chce jeździć do rodzinnego domu z tego powodu.
Ma oczywiście bardzo dobry kontakt ze swoją babcią, dziadkiem i też z ciocią, z siostrą jej taty. Natomiast nie jeździ do nich na święta, bo jest to dla niej po prostu za trudne, za dużo wspomnień i raczej te święta spędzają osobno. No i oczywiście, jak to w takich książkach romantycznych, świątecznych bywa, tego dnia poznaje mężczyznę, który miał jechać do Nowego Jorku do swoich rodziców, ale odwołali mu lot ze względu na śnieżycę. No i spędzają ze sobą te świąteczne dni, spędzają razem czas bardzo tak przyjemnie, bardzo dobrze, dobrze im się rozmawia. Być może z tego mogłoby się rozwinąć coś więcej, ale ten mężczyzna, Max, leci w końcu do tego Nowego Jorku, te loty są w końcu wznowione, leci do Nowego Jorku i kontakt im się urywa. I tak to mniej więcej wygląda, to znaczy ta książka trwa właściwie cały rok, ona jest podzielona na różne części i zaczynamy w grudniu któregoś tam roku i kończymy też właśnie w grudniu następnego roku, także cały rok ta akcja się gdzieś tam toczy. I te przeskoki trochę mnie wkurzały, bo to było tak, że pierwsza część mamy właśnie te 3 świąteczne dni mniej więcej, potem była druga część gdzieś tam chyba kwiecień, potem trzecia część, nie wiem, jakoś listopad czy coś takiego, no i końcówka właśnie znowu święta, znowu grudzień, także tak to mniej więcej wygląda, nie do końca odpowiadał mi osobiście po prostu taki układ, natomiast książka była naprawdę całkiem fajna, te dialogi nie były jakieś takie sztuczne, nie były przesłodzone, to też nie jest taka do końca szczęśliwa książka, w sensie tam się dużo złych rzeczy dzieje, także jest taka naprawdę nie aż tak przesłodzona, nie tak jak te wszystkie książki świąteczne, tak więc naprawdę całkiem dobrze się to czyta, bez takiego właśnie, wiecie, skrzytu zębami, że to jest jednak za słodkie, więc jeżeli nie lubicie świątecznych książek, bo właśnie są takie za bardzo przesłodzone i to Wam nie odpowiada, to może to będzie dobry wybór na początek, bo naprawdę tutaj nie jest aż tak słodko, nie jest aż tak strasznie, wiecie, romantycznie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście no jest, bo to dalej jest książka świąteczna, romantyczna, więc to wiadomo wszystko jak się kończy, natomiast jest to bardzo wyważone. Naprawdę w porównaniu do tych innych książek, które wcześniej czytałam, tutaj naprawdę jest to wszystko bardzo wyważone i naprawdę jest to fajna książka. Ja ją oceniam na tak 3,5 gwiazdki na 5. Może nie jest to nic wybitnego, ale naprawdę można przeczytać bez obawy o to, że właśnie będzie się takim zasłodzonym, taką zbyt niewiarygodną, zbyt romantyczną historią. To podobało mi się, naprawdę mi się podobało i miło z tą książką spędziłam czas, tak więc to był dobry wybór zdecydowanie i mogę Wam tą książkę polecić. I jeżeli chodzi o ten drugi odcinek Vlogmasa, to by było na tyle, także bardzo Wam dziękuję, że ze mną jesteście, za wszystkie komentarze. Tak jak wspomniałam, ten Vlogmas trochę mi się rozjechał na bardzo, bardzo długi czas. Dzisiaj już jest 13 grudnia, poniedziałek, to są moje urodziny i zaraz właśnie wybieramy się z Krzysztofem na jakąś kolację, ale to już zobaczycie na pewno w kolejnym vlogu. Już tutaj nie będę przedłużać, po prostu chciałabym ten Vlogmas opublikować, już nie wiem, dzisiaj mi się chyba nie uda, ale jutro na pewno na kanale się pojawi, bo już mam wszystko zmontowane, oprócz tego ostatniego kawałka. Także to tyle. Dziękuję Wam bardzo, że oglądacie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!